Jest z nami także zawodnik z Kryczęstowa, Eryk Krupa. Dzień dobry, witam. Jak ty oceniasz to dzisiejsze spotkanie? Czy zadowolony jesteś z tego podziału punktów? Zadowoleni musimy być. Wiedzieliśmy, że to będzie ciężki mecz, ponieważ na pniówku straciliśmy bramkę w 94 minucie. I ważne było to, jak zareagujemy w tym meczu. I uważam, że my mieliśmy jakieś sytuacje, Rubieszowice miał sytuację, ja sam miałem sytuację, ale uważam, że drużyna dobrze zareagowała na ten remis ostatni. Wiadomo, że punkty u siebie liczą się podwójnie, więc o to zwycięstwo walczyliście jak lwy. Troszeczkę was to też sparaliżowało, takie odniosłem wrażenie, bo wkradło się dużo nerwowości w wasze poczynania. Wiadomo, liga jest taka, że spada bodajże 8-9 drużyn, i każdy chce te punkty gromadzić, żeby nie spaść z tej ligi i żeby się utrzymać, więc każdy gra jakby o zwycięstwo, tak? I jak my i Ruch chcemy mieć tych punktów jak najwięcej. Dlatego każdy chce atakować, i ta nerwowość to jest piłka, tak? I zawsze jakieś tam błędy się zdarzają. Przed sezonem byliście skazywani na porażkę, jednak radzicie sobie bardzo dobrze. Wraz z kolegami znasz się też z Rakowa, jesteście zgrani? Szatnia jest taka, że każdy ze sobą grał, czy w grupach młodzieżowych, czy każdy się zna. To, co mówią w mediach, to, co mówią ludzie, to nas jakby nie interesuje, tylko, że tak powiem, nas to napędza, że my chcemy pokazać, że jednak warto na nas stawiać i chcemy się utrzymać i zrobić coś dla Częstowej i dla Skry. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.